Witam. Witam jak zwykle niezwykle serdecznie. Tutaj znowu Jorention. Kontynuujemy zabawę z grą Fallout Sonora. Znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym się rozstaliśmy na zakończenie poprzedniego odcinka, czyli w Quartz. Mamy dwa zadania tutaj. Po pierwsze, zebrać dane topograficzne dla kartografa. Tak. Zbadaliśmy już drugi znacznik z pięciu, a także dowiedzieć się, co się stało z mieszkańcami Quartz. Czy zostali? Dlaczego oni są szaleni? Nie wiem, ale myślę, że to z powodu promieniowania. Kim oni są? Zwykli uchodźcy, to już chyba było. Cofnijmy się trochę. Dlaczego tu jest tak radioaktywnie? Też chciałbym wiedzieć. Po Wielkiej Wojnie było tu wysokie promieniowanie tła z powodu wiatrów z Kalifornii. Ale z biegiem czasu poziom promieniowania wrócił do normy. Z pewnością miejscowi się do tego przyczynili. Być może znaleźli coś, czego nie powinni byli znaleźć. Okej, no na razie mamy takie informacje. Tutaj bodajże powalczyliśmy trochę z rad skorpionami, przeszukaliśmy wszystko. Tu jest jeszcze jakiś znacznik topograficzny, nie wiem, sprawdzaliśmy go? Nie, nie sprawdzaliśmy, bo Carrington biegnie. Dobra, 3 na 5. Zostały nam jeszcze dwa z tego wniosek, a zapiszmy grę. Przejdźmy do kolejnej części tej lokacji. A, czyli mieszkańcy zamienili się w góle. Rozumiem, ale jak sobie tutaj żyli, nie? W kamperach. Prawie cała przyczepa mieszkalna. O. To kamper. No dobra, a gdzieś... Aha, tu jest znacznik. Dobra, spróbujmy się tam dostać niepostrzeżenie. Biegamy w szacie kościoła Świętego Ognia, ponieważ ona chroni nieco przed promieniowaniem. Dobra, 4 na 5, czyli został jeszcze tylko jeden. A, tu jest. No dobra. Będziemy musieli pewnie powalczyć z gulami. Petrochico jakieś tu jest. Trzeszczy licznik Geigera, czyli tu jest promieniowanie. Zobaczmy ile. 15. Przeżyjemy. Przeżyjemy takie promieniowanie. No i co z tym gulem? Może będziemy... A nie, raczej nie można z nim pogadać. A spróbujmy celowanym, jeszcze nie strzelałem. 58 w głowę, w oczy 38. W nogę może go trafimy. Gul krytycznie obrywa w prawą nogę, tracąc 12 punktów wytrzymałości. Skutkuje to groźną raną. O, Jesus. Rozstrzelimy zwyczajnie. 9 wytrzymałości. Lekko ranny jest. Carrington, kamienie postrzel. No i po robocie. Pięknie. Uuu, on miał taką broń palną. Skubaniec, stary rewolwer. Jakiś kluczyk. Napromieniowany klucz. Mały klucz, który znalazłeś w Quartz. Prawdopodobnie otwiera jakiś mały zamek. Poszukamy małego zamka. Może tu? Nie, tu jest jakiś kredensik. Łomik i 3 dolary. Może Artur weźmie łomik. Bardzo proszę, Arturku. Może jakieś zejście do podziemi? Nie, nic takiego nie widać. W takim razie badamy to miejsce dalej. Zapiszę oczywiście. No to co, trzeba chyba tutaj rozprawić się z resztą tych oszalałych mieszkańców. Może uda się zebrać dane? Nauka. No proszę, 5 na 5. Ej, ale ci nie są... wrogo nastawieni? Nie są, o kurczę. Dobra, trafił mnie za jeden. W głowę.
Ha, 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 gul obrywa w głowę, tracąc 7 tylko? To nie za dużo, powiedziałbym. Poważne obrażenia. Dobra, wycofujemy się. Kurczę, jak on to przeżył? Wrót śmierci. Dobra, dziękujemy. O. Naboje gaucz. Weźmiemy, czemużby nie? No nie wiem, właśnie... Tak wygląda, jakby nie do końca byli, ale nie, może nas nie widzą, może to stąd się... O, to tak chyba działa. Bo jednak przyjaźnie nastawieni nie są. Lekko ranny. Dobra, zabity. Kolejny biegnie tutaj. 66. Szkoda naboju, poczekamy aż podejdzie bliżej. On biegnie do Carringtona. Poważne obrażenia. Następny. Dobra, Carrington skończył. No i pięknie. Jak? Poważne obrażenia. O! Tę mutację! Dokonał mutacji, ghoul. Wrót śmierci. Zabity. Czyli co, to wszyscy już? No to wygląda, nie? Dobra, zobaczmy, co też posiadali przy sobie. Łomik i nóż. Kurczę, szkoda, że nie mogę tutaj na Carringtona nigdzie przełączyć. No ale dobra, weźmy to. Jeszcze mamy troszeczkę udźwigu. O, złomik. Ale jaki to był? Chyba zwykły, nie? Nam są potrzebne części elektroniczne. Nóż i dolary. O, to te naboje to na pewno dla Carringtona są. Słuchaj, Arturze. Dam ci to. Dam ci też to. 130 na 140. Jeszcze bym ci coś dał, jak dasz radę unieść. Dasz radę. 170. O, to już będzie za dużo. Nie wiem, czy warto to nosić w ogóle, ale... Dobra, niech na razie zostanie tak. Okej, zebraliśmy dane, nie? Mamy 5 na 5. Tak, został już zbadany. Do tych przyczep raczej nie wejdziemy. Tutaj jest jakaś chatka, puchatka. Zamknięte, może tutaj ten kluczyk będzie pasował. A, otwierasz zamek. Uuu, jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli holodysk. Stary holodysk, pozbawiony zewnętrznych napisów i oznaczeń. Cudnie. Może by wziął jeszcze tutaj Carrington tą baterię. 175 na 175. Dobra, resztę weźmiemy my. Wczytamy ten holodysk do Pip-Boya. Otrzymałeś 75 punktów doświadczenia. Wyświetlacz Pip-Boya. Kopiowanie danych, pobieranie zakończone. Cudnie. Misja Quartz. A, tylko jedna strona, nie? No to wygląda. Ta, jedna strona. Twoim zadaniem jest nieść ideę świętego ognia na ziemię barbarzyńców i heretyków. Bądź gotów do nieporozumień i prześladowań ze strony głupich dzikusów, do oderwania się od dóbr ziemskich i poświęcenia. Nie wahaj się, to jest twoje święte brzemię. A, czy to jakiś misjonarz był? Twoja misja ma dwa cele. Pierwszy to stworzenie fundamentów na ruinach w postaci kolonii sympatyzującej z naszą wiarą. Taka kolonia stanie się regionalnym centrum rozpowszechniania idei świętego ognia. Jednym z filarów naszej przyszłości. Ale uważaj na heretyckich strażników. Ich baza jest 50 mil na północ. Udawaj zwykłego uchodźcę z Phoenix, który zdesperowany szuka nowego domu. Drugi to zebranie świętych zasobów nuklearnych tych ruin
i przygotowanie ich do wysyłki do Phoenix. Według naszych informacji jest jeden w witrynie Quartz z grobowców atomu, stacja benzynowa Petro Chico. Znajdź i otwórz z całym szacunkiem. W przypadku niemożności wysłania zasobów, trzymaj je pod osłoną kolonii, oczekując na nowe rozkazy Rady. A, to dlatego, bo to co mówił strażnik, nie? Poziom radiacji tutaj spadał z czasem, aż nagle znowu zaczął wzrastać i to prawdopodobnie dlatego. Tam jest takie miejsce, taki wyciek ze zbiornika, nie? Jakieś zielone świństwo. Ale okej, niech święty ogień będzie z tobą. Amen. Dobra. Niech będzie. Czy tak naprawdę to chyba mamy już wiedzę, co tutaj się stało? Stali się po prostu wyznawcy Kościoła Wiecznego Ognia. Łóżko. O tym mówiłem, o tym wycieku tutaj pojemni. Ale zobaczmy, czy możemy się tu dostać. Co to jest? Beczka na śmieci. Można ją podpalić, aby oświetlić teren. Dostaniemy jakiegoś expa za podpalanie, żeby oświetlić teren. Miałem zapalniczkę gdzieś. O. No ślicznie, ale nie ten. Nie dostałem expa niestety. A co to? Generator. Własna elektrownia oparta na silniku samochodowym. To tutaj nieźle sobie radzili ci mieszkańcy. A, nauki ścisłe 50. Nie nauczyłeś się jeszcze niczego nowego. Warto zbadać sprawę bardziej metodycznie. Licznik Geigera trzeszczy. 22. Dobra, wyleczymy. Do 100 jesteśmy zazwyczaj zawsze bezpieczni jeszcze jakoś. Można to jakoś zbadać tu bardziej? Nauka. Mogę to zrobić. No to zrób. Nie informuj, tylko zrób. Wszystko jest jasne. Ale że niby co? No wszystko jest jasne, ale nie widzę, żebyś miał mi tu coś wiążącego do powiedzenia. Jakieś zejście gdzieś do podziemia, do kanału? Nie widzę. Może tu gdzieś? Też nie ma. To nie wiem, może zaraz. Zajrzyjmy jeszcze do Pip-Boya. Rangers. Zbierz dane, to też widzę, się jeszcze nie wykreśliło. Prawdopodobnie jak oddamy tego questa i tutaj dowiedz się, co stało się z mieszkańcami Quartz. Znajdź zaginionych mieszkańców akweduktu. Okej. Tam już raczej nic nie ma, nie? Też nic nie widzę. Jeszcze może tu zbadajmy jakieś gdzieś zejście może? Gdzie ty jesteś? Tu jest. Nie, nic tutaj nie ma. Tu? W drodze gdzieś jakieś pokrywy? Kolektory? Nie. O, to ciekawe, może tu jest, w tym ustrojstwie jest. To trzeba uruchomić, tylko że my jesteśmy za słabi w nauce, nie? No, spróbowałeś i co? No nie, no 50. Tak czy inaczej ja muszę mieć na poziomie 50. No to nic tu nie wydumamy, nie? Więcej nic tu nie znajduję. Jeszcze zobaczymy. Tu. Jest ten strażnik. Też nie widzę jakichś zejść. Żeby można było się dostać gdzieś do jakichś katakumb. No nie ma. W tym barze coś jeszcze... O, tu leżał jakiś koleś, ale ja go przeszukiwałem, wydaje mi się. Tu gdzieś coś.
O, co tak się ściemniło? O czym się wydaje? 18. Ciekawe, że tutaj leci czas. Zazwyczaj nie powinien płynąć czas w takiej miejscowości, tylko... na mapie świata, tak mi się wydaje. O, proszę, 4 kapsle, to co to? Zapieczętowane opakowanie z chusteczkami higienicznymi. Zastępują wannę podczas wędrówki po pustkowiu. Okej. No nie widzę tutaj żadnych tych, nie? Zejść. Zapytajmy jeszcze, może ten koleś coś teraz powie. Więcej. Tak? Kim jesteś? To pytaliśmy, nie? Aha. Jest postawienie ostrzeżeń przed promieniowaniem. Jeśli to możliwe, zastrzelenie, przepraszam. Ale to my już to zrobiliśmy. Potrzebuję eskorty. Pójdziesz ze mną? To zbyt niebezpieczne. Nasza dwójka przyciągnie więcej uwagi. Nie wydaje się z tego zwykły... No. Nie zapominaj. Śmiało. O, kurczę, widzicie? Mogłem wziąć go ze sobą. A on jest teraz moim towarzyszem? Nie. Nie mam tutaj. Nie mogę mu wydawać poleceń. Do widzenia. Co, zostaniesz teraz? Nie, idzie ze mną. Ale to coś zmieni? Raczej nie, nie? Raczej to nic nie zmieni. Że ty coś powiesz... ciekawego na to? Może na prawo? Nie da się naprawić. Wygląda na to, że to był ostatni. Niech Bóg pozwoli odpocząć ich duszom. No są szaleńczy i to samo. Do widzenia, stary. Okej, to co? Nie ma sensu, nie? Wracamy do... tam do osady strażników. Gdzie wy wszyscy się podzialiście? Tutaj. Wracamy do osady strażników. Spróbujemy oddać te questy. Zobaczmy, co z tego wyniknie, nie? No na pewno zebraliśmy dane kartograficzne. To jest pewna rzecz. Czyli tutaj. Okej. Co tu robisz? Oto pomiary kwarc, których potrzebowałeś. Niesamowite, więcej danych niż się spodziewałem. Ta rzecz na twojej dłoni po prostu czyni cuda. Możesz przejrzeć moje mapy w nagrodę. Dziękuję ci. Lepsza byłaby amunicja, ale podnoszenie reputacji też jest dobre. No i co? Raz, dwa, pięć, dziewięć znaków zapytania. Nauka. O! Przyjrzałeś się uważnie mapom Rangerów. Podróżowanie po okolicy będzie teraz znacznie łatwiejsze. Zwiększyłeś umiejętność survival o 5. Cudnie. Bardzo się cieszę. A tu pani... A nie, pani to dopiero pewnie z nami zagai, jak będziemy już... jak skończymy naprawę tego radia, tej anteny. Gdzie jest załoga? To zaskakujące, że cała ta technologia nadal działa. Tak, działa. I utrzymuje się na powierzchni tylko dzięki relacjom zewnętrznym. Części zamienne pozyskujemy z karawan handlowych, a energię z tamy. Niewiele pustkowi ma technologię, to chyba gadaliśmy z nią o tym. Gdzie jest cała załoga, prawie nikogo tu nie ma. Mam dość gadania przez radio, co więcej nie zamierzam tutaj tolerować obcych. Do widzenia. No jak nie gadamy, to nie gadamy, nie będziemy się prosić. Okej, zmienimy chyba wdzianką, nie? Bo to jest bezpieczniejsze, odłożymy też to, weźmiemy wściekłą pięść.
Zobaczymy też, jak nasze promieniowanie, nie? No jesteśmy, ale w jakim stopniu? Mogłem to sprawdzić, nie? 29. Okej. Nie pomożesz mi z napromieniowaniem, Arturze? Nie pomożesz. 29, ja wiem, do 100, tak ja pamiętam, to raczej taka jest bezpieczna dawka. Na nic tu za bardzo nie wpływa, także na razie zostawmy to. Jak się napromieniujemy bardziej, to wtedy użyjemy antyradu, nie? To nic nie da, czyli to jednak musi być złom, znaczy te części elektroniczne muszą być do tego ustrojstwa. Dobra, zobaczymy, czy te informacje, które zebraliśmy na temat wydarzeń w Quartz wystarczą tutaj temu Hellfire'owi, czy jak na Hellfordowi. Hellford, no. Widzę, że jakoś poradziłeś sobie z tą sprawą. Dobra robota. Proszę, weź ode mnie trochę amunicji jako wyraz wdzięczności. Nie ma za co. 20 punktów doświadczenia. A to chyba... O co jemu chodzi? Informacje o zamówieniach. Raport. Wiem, co stało się w Quartz. Więc mów do diabła, co? Ta holotaśma zawiera wszystkie informacje. Wzdycha. Idioci. Oto przykład tego, jak bezmyślny podziw dla technologii starożytnych rujnuje ludzi. O czym oni myśleli? Że mogą tak po prostu uruchomić tę stare technikę, tą starą technikę i wszystko będzie dobrze? Informacje o tym zaginęły wiele pokoleń temu. Nic dziwnego, że ci idioci tak drogo zapłacili za swoją próżność. I tak by do tego doszło. Otrzymałem 500 punktów doświadczenia. Haha, wyśmienicie. Może i tak. I tak dałeś z siebie wszystko. Umieścimy znaki ostrzegawcze na całym obwodzie i zaalarmujemy wszystkich funkcjonariuszy patrolujących. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Słuchaj, nie tak do końca nie ma za co, bo ja chciałem teraz jeszcze pogadać. Mieszkańcy willi nadal potrzebują pomocy. Pamiętam naszą rozmowę o willi, więc możesz pomóc? Najpierw postępuj zgodnie z moimi instrukcjami. Zgodnie z ustaleniami. Do tego czasu nie będę mógł przyjąć cię do generała, tym bardziej przywołać ludzi z innych misji. Okej, czyli jeszcze zostaje nam naprawa tego, nie? Tego masztu radiowego. Kurczę, ja bym tu zajrzał do tej twojej skrzynusi, wiesz? Fajnie, ale... Gdzieś by się trzeba było pohandlować. Wiecie co, ja odłożę chyba to. Carrington, co ty tu możesz, chłopie, odłożyć, powiedz? Kurde, ile ty masz tu wszelkiego dobra, chłopie. Już jak my to wszystko sprzedamy, to będziemy bogaci jak nie wiem co. Dobra, możesz wziąć na przykład granaty. Weź sobie też steampaczka. Co to za amunicja? 44. Dobra, weźmiemy tu. To zostawimy tu Hellfire'owi. No i pięknie, liczyłem wprawdzie na złom elektroniczny. O, nie to wcisnąłem. Jeden, nie F1. Ale nie ma złomu, wiecie co? W takim układzie chyba pójdziemy tutaj do Tamy. I tu poszukamy. Strażnicy pozwoli ci wejść, aha. Chodź tutaj, Artur, Arturze, przyjacielu. Czas się rozstać. Poczekaj tu na mnie, bo nie chcą cię wpuścić, widzisz, chłopie. O, pewnie drzwi zamknięte. A to ci heca. A tu są skrzynki. Pamiętam dwie jednostki części elektronicznych. O, dynamit jakiś, C4. Jakieś materiały wybuchowe w każdym razie, tak czy owak. Jeszcze więcej.
ogóle, co oni tu chcą wszystko wysadzić w powietrze? Jest jakiś kosz na śmieci. Liczyłem, że te wszystkie regały będą zapełnione. Ale niestety nie. Tu nic nie ma. Tu jest pan, może ma coś na sprzedaż. Szkoda, że Artura nie można tu zaprosić. Nie grożę ci. Cholera, nie wiem gdzie do diabła jest... O, myślałem, że to znowu inspektor. O, nie pohandlujemy. Następnym razem mogę się obrazić. Nowa twarz, co za niespodzianka. Nazywam się Henry. Jestem handlarzem i kwatermistrzem w tej bazie. Mamy tutaj trudną rutynę. Jeśli chcesz się statkować, musisz jej przestrzegać. Żaden problem. Więc czego chcesz? Opowiedz mi o sobie. Czy naprawdę cię to interesuje? Co robisz? Jestem handlarzem i kwatermistrzem w tej bazie. Czy handlujesz z osobami z zewnątrz? Dowództwo nie lubi swobodnego handlu z samotnymi podróżnikami. Posiadamy niezawodne karawany. Posiadamy niezawodne karawany. Jednak z powodu całego tego bałaganu z San Bramin handel zaczął podupadać. Kurczę, nie mam takiego handlu. Opowiedz mi o zamieszaniu w handlu. San Bramin to miasto na wschodzie. Prowadzimy handel wyrobami skórzanymi i mięsem z lokalnymi pasterzami. Chronimy również ich szlaki handlowe i pastwiska. Ale w mieście doszło do konfliktu. Nie wiadomo jak, to się skończy. No już się skończyło, chłopie, przecież jest dobrze. Skąd jesteś? Moja rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania, więc najdokładniejsza odpowiedź na twoje pytanie brzmi: pochodzę z zachodu. Powiedz mi o tych ziemiach. Południowa Kalifornia? Czyste piekło w porównaniu z tym regionem. Miasta leżą w gruzach, ziemia jest jałowa, a wśród ludności kwitnie kanibalizm. Ale ma też znacznie większą populację niż Arizona. Jak zostałeś strażnikiem? Samo pustkowie sprawiło, że poczułem się, kiedy zostałem oddzielony od mojej rodziny podczas podróży. Przeżyłem tylko dzięki strażnikom, którzy akurat byli w pobliżu. Od tego czasu pracuję na siebie, ale moje umiejętności wystarczyły tylko na to stanowisko. Okej. Coś o czymś bardziej użytecznym. O, możemy chyba wziąć questy. O pracy. Brakuje ci czegoś? Tak, faktura mówi, że powinienem mieć tu pistolet Colt 6520 i pudełko, ale tak nie jest. Pudełko nabojów. Błąd we wpisach? Wątpię, bym wpisał pistolet, którego tu nie miałem. Nie chcę nawet myśleć, że ktoś z moich ludzi mógłby popełnić kradzież. Ale to jedyne wyjaśnienie. Mogę poszukać, kto był ostatnią osobą, która użyła tego pistoletu. Kapitan Agata przydzieliła swojej grupie pistolet do szkolenia ogólnego, ale potem wrócił cały zdrowy, jeśli oczywiście wierzyć zapisom. Wygląda na to, że warto porozmawiać z nią i jej kadetami. Cześć. Okej, szkoda, że nie możemy pohandlować, ale może jak zrobimy dla ciebie tego questa, to się uda. Nic tu nie możemy poprzeszukiwać. Jeszcze tu nie byliśmy, nie? Czy byliśmy? Znudzony strażnik, jak on się nazywa? Strażnik. Znudzony strażnik ożywa, gdy w jadalni pojawia się nieznajomy. Zaprasza cię do stołu. Cześć nieznajomy, nie widziałem cię wcześniej. Skąd pochodzisz? Z wioski na północ, nazywają ją Villa. Cóż, patrolowałem w innych kierunkach, ale słyszałem coś o Willi. Czy chodzi o to miejsce, gdzie uprawia się plony na środku jałowej pustyni? Niesamowite, myślałem, że to zwykłe bzdury, które można usłyszeć w jadalni. A ty? Jestem Stark, strażnik. Jeśli to coś dla ciebie znaczy. Cześć, Stark, masz chwilę na rozmowę?
Moja pełna uwaga. Okej, dlaczego mieszkasz tuż przy tamie? Dlaczego? To doskonała fortyfikacja przeciwko wrogom i złej pogodzie. Nikt nawet nie pomyślałby o wtargnięciu tutaj lub próbie szpiegowania. Czy to niebezpieczne miejsce? Ta tama pozostanie tutaj jeszcze przez kilka wieków, tak przynajmniej twierdzi stary Rufus. A co mogłoby się tutaj stać? To tylko kawałek betonu pośród gór. Super. Zastanawiam się tylko, jak zostać kadetem. Cóż, są różne sposoby. Zwykle potrzebujemy rekomendacji od kogoś, z kim mamy dobre relacje, kupców, przywódców zaprzyjaźnionych osad, innych strażników. A jeśli nie tak, to musisz pokazać się w akcji. Jak długo trwa szkolenie? Co najmniej 5 lat, w zależności od kadeta. Decyzja o awansie musi wynikać z rzeczywistych zasług. No jak, czy też jesteś kadetem? Ja nie. Ale muszę pomóc rosnąć zieleni. Mamy tu tak. Nie możesz być przydatny w terenie, pomagaj w bazie. A, rozumiem, czyli on nie jest takim czynnym wojownikiem, tylko po prostu ogrodnikiem, tak? Co powstrzymuje cię przed uczestnictwem w operacjach? Podnosi zabandażowaną nogę. Przeklęte wilki zaatakowały mnie podczas patrolowania rzeki Colorado. Opuściłem gardę, a oto moja nagroda. Może mogę ją wyleczyć? Poważnie byłbym wdzięczny, ale czy naprawdę wiesz, co robić? Pokaż mi to. Czekajcie, a ja nie mam tu chyba, zaraz. Mam torbę. Zobaczymy, albo może z tym paczkiem, albo torbą. Z tym paczkiem, co? Dzięki, Doc. Myślałem, że pozostanę kulawy na całe życie. I 120 doświadczenia. Pięknie. Moja pełna uwaga. A, prawdopodobnie taki doświadczony strażnik zna wiele interesujących historii. Nigdy nie przegapiam okazji, by zapytać podróżnych, co widzieli. To prawda, zazwyczaj wiele z nich kłamie w swoich opowieściach. Okej. Wspominaj się o wilkach. Jakie inne stworzenia występują wzdłuż Colorado? O, to nie jest tylko pustynia. Jest tu pełno różnych zwierząt. Na przykład? W zaroślach można znaleźć rogate jaszczurki wielkości psa. Na pierwszy rzut oka nie jest tak silnym przeciwnikiem, ale jej kolce na całym ciele uniemożliwiają zaatakowanie jej wręcz. To także cholernie inteligentne stworzenie. Ze świetnym kamuflażem. Powiesz mi więcej? Chcesz coś bardziej przerażającego? Jaskinie zamieszkują nietoperze buldożki. Chyba tak, nie? Nietoperze buldożki. Prawdziwe demony. Czekają na ofiarę przy wejściu i szybko wylatują na nią, nie pozwalając jej dojść do siebie. Jedno takie stworzenie może unieść człowieka w powietrze i wciągnąć go z powrotem do jaskini. Taka osoba nie ma szans na powrót. Poważnie? Moje żyły już się trzęsą. Są też stonogi o długości do 2 jardów między kamieniami Colorado. Od ich ugryzienia śmierć następuje w ciągu 1 sekundy. Ich skorupy nie da się przebić nawet nożem, a szczęki są tak mocne, że mogą przeciąć człowieka na pół. O mamo, nie mów mi, że jest coś gorszego. Krążą również pogłoski o nieszczęśliwych, hipnotycznych motylach i pancernikach używających starych maszyn jako muszli. A, to w Falloutie 4 było właśnie. Bodajże, że w dodatku Far Harbor były takie ślimaki, które używały części samochodów jako swoich skorup. Spoiler, nie? Ale ja sam spotkałem tylko wilki, jaszczurki i gryzonie z dziwnymi pręgami. Dzięki za historię, to było bardzo pouczające.
Zachowaj czujność. Porozmawiajmy jeszcze. Hej, czy w twoich opowieściach jest choć ziarno prawdy? Cóż, jest jedna historia, która na pewno nie jest fikcją. Opowiedzieć? Słucham. Prawdziwie gigantyczny rad skorpion żyje na pustyni, większy niż jakikolwiek znany rad skorpion. Mówią, że ten stwór pożarł kilka grup podróżnych. Jeśli go znajdziesz i zabijesz, wyświadczysz światu wielką przysługę. Czy nie wszystkie rad skorpiony są gigantami? Tak, ale ten chyba chodził na siłownię dla takich mutantów jak on. Dlaczego strażnicy nie wyśledzą go i nie rzucą się na niego w grupie? To stworzenie czai się... Przepraszam. Na jałowej pustyni, gdzie nawet doświadczony strażnik z trudem wytrzyma kilka dni. Wyczołguje się z pustyni na polowanie, a potem wraca. Aby spotkać takiego potwora, trzeba w pewnym sensie stać się jego ofiarą. A dlaczego uważasz, że to prawda, a nie fikcja? Ponieważ widziałem to na własne oczy i nie jestem sam. Kiedyś mieliśmy nieszczęście, że polowaliśmy na pustyni między Quartz i San Bramin. Doszło tam do poważnej masakry, ledwo stamtąd uciekliśmy i od tego czasu zdecydowaliśmy, że lepiej omijać tego skorpiona. O, między... Gdzie to było? Między Quartz i San Bramin. A, rozumiem, spróbuję go wytropić i zabić. Poważnie? Godna pochwały gorliwość. Ale jeśli zostaniesz obiadem tego potwora, obwiniaj siebie. Bez obaw, przyniosę ci pamiątkę. Trofeum ci przyniosę. Moja pełna uwaga, mówi strażnik. Chcę zadać ci kolejne pytanie dotyczące tego legendarnego rad skorpiona. Ach, po tej historii nie chcesz wyjść na pustkowie, prawda? Nie, nie o to chodzi. Nic więcej mi nie powiesz na ten temat? Do widzenia w takim układzie, Stark. A tu jeszcze jakiś kolo łazi. Czekaj, gdzie tam poszedłeś? Więc przestań. Cywil, co ty tutaj robisz? A patrzę na ciebie, rozumiesz? O... To są pokoje obsługi, idź stąd. Nie martw się, mam poświadczenie bezpieczeństwa. Jestem dzisiaj kucharzem, ale nie macie na liście racji żywnościowych. To jest twoim przełożonym, kadecie. Kapitan Agata, a co? A właśnie, to o tej broni, więc kwatermistrz stracił broń po twoim treningu, co? Ale odzyskaliśmy broń, a potem po cichu ją zabrałeś, co? Albo zmieniłeś podpis w papierach, mów. Co? Słuchaj, powiedziałem im, że to zły pomysł. Okej, powiedz mi jak było. Po treningu pożyczyliśmy broń razem z pudełkiem z amunicją. Chcieliśmy poćwiczyć trochę strzelanie. W przeciwnym razie, jak mam zostać dobrym strażnikiem? Jak mamy zostać dobrymi strażnikami? No to na jedno wychodzi. I miałeś nadzieję, że pozostanie to niezauważone? Naprawdę chcieliśmy oddać broń, ale strzały przyciągnęły rad skorpiony. Musieliśmy uciekać, a pistolet pozostał na pustyni. Teraz nie da się po niego wrócić bez wzbudzania podejrzeń. Ponadto kwatermistrz na szczęście rozpoczął podobną inwentaryzację. Cóż, rozumiem cię. Chociaż teraz inni będą sądzeni za... Co za ciekawa wymówka. Ciekawe, co strażnicy ci zrobią za takie przestępstwo. Wiesz, innym nie spodoba się, jeśli się przyznam. Ale coś trzeba zrobić. Jesteś nową osobą w bazie. Może możemy się dogadać. Podejście biznesowe. Podoba mi się. Co sugerujesz? Dam ci resztę amunicji, jeśli zwrócisz im broń. Zwrócisz mi broń. Coś się mylę dzisiaj strasznie, moi drodzy. Przepraszam. Znajdę sposób, żeby dyskretnie zwrócić ją do magazynu i ochronić nasze tyłki. Broń leży pod dużym kaktusem przed farmą.
Co ty na to? Niezła umowa, przemyślę twoją propozycję. Okej, czyli mamy kolejny quest, nie? Znajdź brakujący sprzęt. Okej. To zaraz tam pójdziemy, nie? Tu jeszcze jakaś skrzynula jest. A, tu jest jedzenie. Warto wiedzieć, nie? Na razie nie będę tego brał. Idziemy jeszcze na górę. Zobaczymy, co tu jest. O, ciekawe jak zareaguje, jak zacznę tu szperać, co? Zapiszę. Zobaczymy. Pierwszą lepszą z brzegu. O, dwie dzidy, to dziękuję za dzidy na razie. Bardziej chodzi mi o złą. A, bo tu jest broń, bo to jest sala taka treningowa, rozumiem. Rozumiem. Tu coś? O, skrzynusia. I flary, to nie... Flary też mnie nie interesują. A tu? Nie wiem, czego szukasz, ale tego tu nie ma. Wiąże na... Że na północ... Na północ... Co? Że... Dobra, nieważne. Okej, moi drodzy. Ja się tutaj z wami pożegnam. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, jest Ranger. Czerwone zagrożenie rośnie na wschodzie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Dziękuję serdecznie za poświęcony mi czas. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Fallout Sonora. Zapraszam też do innych gameplayów. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Hej, hej.